Koncerty fortepianowe to nowość w ofercie Teatru Starego. Niedawno na scenę powrócił wyremontowany zabytkowy fortepian Bechstein. Justyna Chmielowiec była kolejną po Januszu Olejniczaku osobą testującą w warunkach koncertowych ten bardzo cenny instrument. Bardzo dobrze, że on został odrestaurowany. Zasługuje całkowicie na to, żeby był odrestaurowany. Teraz moje zdanie, jeżeli chodzi o salę i ten fortepian, to uważam, że powinien tutaj być fortepian półkoncertowy przynajmniej na taką przestrzeń, jaka jest sala koncertowa w teatrze. A co do tego fortepianu, to jeszcze też trzeba poczekać co najmniej parę miesięcy, rok i trzeba dużo na nim grać, dlatego że takie nowo odrestaurowane fortepiany właśnie potrzebują, żeby naprawdę zostały, że tak powiem, ugrane. Żeby motki troszeczkę były właśnie tutaj grane, żeby to brzmiało. I dopiero później technicy mogą przyjść i zrobić tak zwaną intonację, czyli pracować nad dźwiękiem jeszcze, nad regulacją. Pianistka tydzień przed występem w Bolesławcu cieszyła uszy widzów francuskiej telewizji Chopinem. Występowałam tydzień temu w telewizji francuskiej w jednym z najważniejszych programów kulturalnych. I grałam tam właśnie walca Cismol Chopina i to było dla mnie naprawdę niesamowite doświadczenie. I to jest duże szczęście, że tak powiem, że mogłam uczestniczyć w takim programie. Jej decyzja o wyjeździe z Polski i o budowaniu kariery we Francji była aktem odwagi i dowodem ambicji. Ambicja i odwaga to, zdaniem paryżanki ze Zgorzelca, najważniejsze cechy kogoś, kto chce się rozwijać. Trzeba mieć ambicje i trzeba mieć odwagę, bo nie zawsze jest łatwo. Szczególnie wyjeżdżając do jakiegoś innego kraju, bardzo często jest się samym, trzeba sobie radzić samemu, więc trzeba umieć podejmować decyzje. Do tego jest potrzebna odwaga. No i trzeba umieć kontynuować. No i do tego potrzebna jest ambicja. Cały czas jednak idziemy w jednym kierunku. Jak to się stało? Zrobiłam studia w Łodzi i po studiach stwierdziłam, że już wiedziałam wcześniej, że nie będę zostawać w Polsce, że chcę wyjechać do innego kraju, dlatego że chcę odkryć jakiś inny kraj. Jak to jest gdzie indziej, z nowymi ludźmi, z nową kulturą i wybrałam Francję. Justyna Chmielowiec odwiedza rodzinny Zgorzelec i ciepło o nim myśli. Jak mówi z perspektywy Paryża, Zgorzelec wydaje się niewielki. Bardzo mały, bardzo małe miasteczko. Paryż to metropolia. Ale powiem, że zawsze mam sentyment i zawsze jak wracam, to naprawdę czuję coś takiego, że to są moje kąty tutaj i to jest moje dzieciństwo, także mam taki sentyment do tego miejsca. Artystka została przyjęta w Bolesławcu bardzo ciepło, a jej muzyki słuchano w skupieniu i z uwagą. Koncerty fortepianowe w Starym Teatrze powoli stają się nową tradycją. Oby wszystkie kończyły się taką owacją jak ten.